Cześć, tu Rafał Tyszczak i Mateusz Tyszczak. Zapraszamy na rozmowy o naszych małych światach, w których człowiek jest głównym bohaterem. Zapraszamy na rozmowy braci. Dobry, witajcie. Cześć. Dzisiaj pogadamy o magicznych krainach. To są takie zdania, o których każdy słyszał, ale nie wie, czy są i gdzie są. Ale do rzeczy. Motywacja, wena, natchnienie. Jak o tym mówię, to jak słyszysz to jakie masz w ogóle przemyślenia? Tak na pierwszy słuch, co ci się tam rzuca? Rzuca mi się filmik na YouTubie, w sensie motywacja, nie, film motywacyjny. Wena od razu kojarzy mi się, nie wiem, z książką, z poezją. Są takie, wiesz, dwie rzeczy, które mi się teraz rzucają, ale z drugiej strony sobie myślę, okej, widzę to, ale nie czuję, nie? Mm. No i właśnie, bo to często się mówi, że ktoś ma motywację do czegoś, taką silną i generalnie jest w stanie pokonać wszystko i nagle ona znika, bo często jest tak i nie ma, już nie ma motywacji i nic się nie dzieje, nie? W jakimś tym działaniu. Dokładnie, czekają ludzie na motywację albo wewnętrzną, albo zewnętrzną, jak mają coś zrobić. I nawet, nie wiem, my z pójściem na trening. Nie mam motywacji i nie idę, nie? Mhm. Ale może ktoś zadzwoni i mnie zmotywuje do tego, żebym poszedł, nie? I to jest ta motywacja, powiedzmy, zewnętrzna, która się może pojawić. Rzeczywiście pojadę ten trening, ale jutro już nie pójdę, bo już nikt nie zadzwoni. Nie zadzwoni, albo będzie zły czas, zły dzień, zły nastrój. W lewym kolanie mnie coś łupie. I trochę jest podobnie, bo dlaczego powiedziałem o motywacji, natchnieniu, wenie. One są jakby z różnych miejsc, ale ja sobie kojarzę, że to jest jeden wyraz. Jeden wyraz, który daje nam moc. Jakiś rodzaj sprawczości, magii, że jak to dostaniemy, to wtedy jesteśmy zrobić coś, daną rzecz, nie wiem. Dieta, będziemy mieli motywację. Jak będę miał motywację, to zrobię i mi się uda. Książka, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, czy poezja, z książką najczęściej. Jak będę miał wenę, no to siądę i napiszę ją za jednym zamachem. Nie będę jadł, nie będę spał, napiszę ją. Natchnienie to samo, tak? Że na natchnieniu polecę w czymś. I to jest takie słowo klucz, wytrych, ono jest bardzo niebezpieczne, bo ono zabiera nam sprawczość. Też masz tak? Takie masz wrażenie? Tak, zdecydowanie. W sensie zabiera nam raz sprawczość do wykonania czegoś, czyli powiedzmy mamy albo nie mamy, tak, motywacji i weny. Mhm. Czyli albo coś zrobimy, albo czegoś nie zrobimy. I to jest uzależnione od właśnie tego zewnętrznego, zewnętrznej siły, prawda? A nie od nas, czy to zrobimy, czy tego nie zrobimy. A jak u ciebie jest z tym? To znaczy, chodzi mi o to, bo każdy z nas to ma. To nie jest tak, że nagle bracia mają tej motywacji więcej, a ktoś ma tej motywacji mniej, a ci, co wygrywają, mają jej najwięcej, nie? Czy jakby dostali, kupili, poszli do sklepu, proszę tam 4 kilo motywacji, nie? Ciach, fuch, wykorzystujemy. Jak jest u ciebie z tym? Z tego chyba, nie wiem, wydaje mi się, że nie ma motywacji. Nie, że jakby nie odczuwam tego. W sensie nigdy nie działały filmiki motywacyjne, mowy motywacyjne. Okej, fajnie coś ogląda, ale jakby nigdy się takimi rzeczami nie nakręcałem, nie na tyle, żeby coś zrobić. Także nigdy jakby tego nie odczuwałem tak bardzo, żeby ta motywacja, to natchnienie było w moim życiu. Wpływało. Nie było coś tak, że coś wchodziło i akurat i tak, wtedy jest ta moc. Teraz jestem rycerzem, po prostu coś robiłem, nie? No właśnie, no to okej, okay, no to zdradź mi ten sekret u ciebie. Patrz, no nie ma tej motywacji, nie spływa na ciebie jak błogostan, a realizujesz dużo rzeczy. Jesteś trenerem, jesteś właścicielem klubu, realizujesz wiele innych tematów, nawet chociażby ten, tak? Dla przyjemności, ale tu też trzeba mieć
jakiś rodzaj, w cudzysłowie, motywacji, tak, żeby to zacząć. To skąd się to bierze u Ciebie? Wiesz co, z działania, nie? W sensie działam cały czas po to, żeby się rozwijać. To nieważne na jakim polu, nie? Czy to jest crossfit, tak? Czy to jest rozwój osobisty. To nie zakładam sobie, że będę działał, jak będę miał motywację, tylko chcę się rozwijać każdego dnia. Mm-hmm. I to jest co mnie motywuje do tego, żeby właśnie motywuje do tego, żeby działać. Nie? Mm-hmm. Czyli jakby sama motywacja jest odstawiona na bok, a sam rozwój jest numerem jeden, tak? Powiedzmy takim celem, nie? Mm-hmm. Który realizuję każdego dnia. No bo ja patrzę na twoją historię i czasami do niej wracam, to jakby tu ewidentnie widać, że gdyby była motywacja, gdybyś na niej oparł coś, znaczy powiedzmy jakiś kierunek w twoim działaniu, to prawdopodobnie by się to nie udało, tak? No bo tyle rzeczy jest po drodze, które tą motywację kończą i nie ma, że ty byś do tych miejsc nie doszedł. Ty po prostu pokazujesz, jak słyszę i mówisz do mnie, że krok za krokiem wykonujesz drogę w jakimś celu. Celu nie końcowego, tylko po prostu idziesz poprzez kolejne cele i jakby to osiągasz. Bez względu na to, czy ci się chce, czy ci się nie chce, tak? Jeżeli masz coś ustawione, to jest to ten kierunek. Tak, także tak jak mówisz, właśnie ten cel, tak, który się ustawia, a nie motywację. I ten cel, powiedzmy, jest tam wyznaczony, jakoś sobie go realizujesz. Może być to jakiś taki stricte fizyczny cel, że wiesz, że na przykład masz jakieś zawody, ale też po prostu samo to, że chcesz się rozwijać, moim zdaniem może być celem i to cię nakręca do tego, żeby coś robić. Nie wiem, jak ty to odbierasz i jak to jest u ciebie. Ja mam podobnie. Znaczy ja od jakiegoś czasu zauważyłem to, że zanim zobaczy się cel, to bo cel jest bardzo ważny. To jest trochę tak jak z tą drabiną, żeby wiedzieć, do której ściany ją przestawić, żeby na konkretny dach wejść, w którym jest właśnie to. No bo jeżeli tak naprawdę nie wiemy, gdzie chcemy zmierzać, no to jest problem. Pójdziemy tam chwilę, wyjdziemy na ten dach, się okaże, że to nie jest to miejsce. Więc cel jest bardzo ważny. Natomiast dla mnie zdecydowanie ważniejsze jest to, czym to jest dla mnie. Czy to jest coś istotnego i ważnego? Jakby zaczynam od tego patrzenie na kierunek drogi. Czyli to ma wychodzić ze mnie. Ty powiedziałaś o rozwoju. Jakby wiem to bardzo dobrze, że u ciebie i u mnie to ma bardzo duże znaczenie. Czyli rozwój nas jako ludzi. Na różnych aspektach. W różnych aspektach i w różnych płaszczyznach, miejscach. I teraz samo to jest strasznie dużym paliwem, które mnie napędza. I jakby tworzy ten taki mocny korzeń, z którego wychodzę. Nie? Bo wiedząc, że to jest to, każdy cel, który sobie pokażę i będę do niego dążył, będąc spójnym z tą moją filozofią, którą mam w środku, z tym moim jestestwem, ze mną, no będzie o tyle łatwiejsze. Nie? Znaczy, w ogóle ja wtedy nie mogę się wycofać. No bo jeżeli to jestem ja, no to na starcie mówię sobie, okej, to robimy to. Ale to musi wychodzić stąd. Ja myślę, że często u ludzi jest tak, że wyznaczają sobie cel, który nie do końca jest spójny z nimi. Czyli będę wracał do tej na przykład redukcji, do tej diety, która ma szczęsnej, bo ona właśnie bardzo dobrze pokazuje, że człowiek zanim zobaczy to w sobie, dlaczego on tak naprawdę chce to zrobić, to wyznacza sobie cel, bardzo duży najczęściej, bardzo hura optymistyczny, który w żaden sposób z nim nie rezonuje. I bardzo szybko, wiesz, zostawia to. Czy na przykład ktoś chce się rozwijać, nie? Myśli sobie, dobra, to ja będę się teraz duchowo rozwijał, będę medytował. Zupełnie nie podłącza się pod to, czy on w ogóle to potrzebuje, nie? Tylko jest jakieś tam słowo klucz. I dla mnie najważniejsze jest właśnie to, kim ja jestem na samym początku tej drogi. Skąd wychodzę? Nie dokąd idę, bo to jest też ważne, ale skąd wychodzę. I później jest ważne bardzo cel, ale w tym wszystkim najistotniejsze jest to, co ty powiedziałeś. Krok po kroku. Tak, dodał właśnie, że ta droga, nie? Dla mnie w sensie jest najistotniejsza. Cel, który nie może być zbyt górnolotny, tak? Czyli
jestem powiedzmy zawodnikiem jakimś tam CrossFit w Polsce, tak, ale pojadę na CrossFit Games za 2 lata, nie? To jest założenia już przegrane, nie? Chyba, że jesteś Bronkiem albo czołówką w Polsce, nie? Natomiast no, to jest zbyt górnolotne. Trzeba sobie stawiać te cele bliżej nas, nie? Czyli krok po kroku, co zrobię jutro, co zrobię dzisiaj, co zrobię za 5 minut, za pół godziny, za godzinę i iść tą drogą. Ja ze swojej strony mam też tak, że powiedzmy, jeśli mam jakiś tam cel fizyczny, czyli na przykład ostatnio miałem tak, że miałem wziąć udział w Armagedonie i sobie założyłem, że wezmę sobie to, powiedzmy, ten taki cel krótkoterminowy, no żeby się przygotować, więcej biegałem, ale dodałem sobie też już regularnie kąpiele lodowe codziennie rano, nie? Czyli z rano wstaję, biorę zimny prysznic, tam coraz dłużej. I tak z założenia, z tym celem, że będę brał udział w Armagedonie, w którym nie wziąłem z różnych przyczyn, natomiast to ze mną zostało, w sensie jakby nie wziąłem udziału w Armagedonie, ale cały czas więcej biegam i cały czas bierę zimne kąpiele rano i to już ze mną zostało. Czyli ta droga często jest ważniejsza od samego celu, który mamy osiągnąć. No zdecydowanie. Tutaj bym zachęcał nas wszystkich do tego, żebyśmy nie przykładali bardzo dużej wartości do celu. Znaczy, tu są dwie rzeczy, żeby tego nie pomylić, bo jedna rzecz jest bardzo istotna, żeby widzieć cel. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby stawiać sobie go bardzo wysoko. Zaraz ci powiem dlaczego i jak już mamy większą świadomość tego, postawienie wyżej czegoś, bo my zawsze nie doszacowujemy rzeczy, czyli jakby określamy sobie coś, co jest bezpieczne dla nas, czyli wiesz, nie podnosimy tej poprzeczki wysoko, nie, bo na pewno nam się nie uda. Ale tu już musimy mieć większą świadomość i też być pod okiem czujnym, czyli kogoś świadomego, może jakiegoś trenera personalnego czy mentalnego. Jeżeli mamy większą świadomość, to pod czujnym okiem swoim, nie? Czyli bardzo wysoki cel, też wiemy, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, bo on jest istotny, ale to jest droga. To, co powiedziałeś, ja też się bardzo z tym utożsamiam, że droga też ściąga nas troszeczkę i daje tą możliwość fajnego spożytkowywania każdego dnia. Bo gdybyśmy się skupiali tylko na tym odległym celu, tak, i nie patrzyli na ten krok za krokiem, to by to było też bardzo męczące. I dlatego też ten dzień za dniem jest bardzo ciekawy. To, co ty mówisz, to jest nawyk, nie? Który wprowadziłeś w życie i on z tobą zostanie. I to jest jeszcze bardzo dobry nawyk. Czy jakby bardzo dobre nawyki. No jeden i drugi sprzyja bardzo prozdrowotnie. No ciebie jeszcze rozwija jako osobę, która też jesteś w tej branży fitness, jesteś trenerem, więc podnosi twoje też jakiś tam rodzaj osiągi, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo ważne. I właśnie to, żeby skupiać się na drodze, to jest bardzo istotne. Ja teraz przywołam może historię Janka Błachowicza, nie? Jakby ostatnio, który wygrał w UFC i on przez długi czas jakby jest cały czas w tej drodze. To jest już człowiek, który ma chyba 37 lat, nie wiem. No pod 40 już tam, ma 30 powyżej, na pewno 35 lat, nie? Ile razy mógł się poddać? Tak, i tak, to droga Janka Bachowicza jest fajnym przykładem tego, tak? Bo naprawdę walczy od zawsze, tak? Odkąd to oglądałem jeszcze Pride czy pierwsze KSW, on zawsze, oczywiście nie walczył w Pride, ale mówię o swoich doświadczeniach, tam zawsze, Janek był od zawsze, po prostu odkąd pamiętam, nie? I zawsze miał marzenie, odkąd zaczynał swoją karierę, żeby zostać mistrzem, albo żeby być na początku UFC, a później żeby zostać UFC. I ta droga rzeczywiście nie była łatwa. Nawet jak się już dostał do UFC, no to przeplatał przegrane z wygranymi. Nic nie wskazywało na to, że zostanie mistrzem, ale dużo się w jego życiu, powiedzmy, jakoś tam zmieniło. I to jest coś, co jest też ciekawe, gdzieś czytałem w wywiadzie, jakby zauważyłem, ja obserwując, bo jestem fanem generalnie mieszanych sztuk walki, widziałem u Janka jakąś przemianę w pewnym momencie, nie? Że w pewnym momencie zobaczyłem, że rzeczywiście jak chodzi o te klatki, bo moje wrażenie wcześniej było tak, jakbym widział trochę
Andrzeja Gołoty, czyli mega predyspozycje do walki, ale coś go blokowało, nie? Coś go blokowało i nie osiągał swojego potencjału. Ja tak po prostu jak go oglądałem, takie miałem wrażenie. I w pewnym momencie już zobaczyłem go i sobie myślę, kurde, coś się zmieniło, nie? I przeczytałem jakiś wywiad, że sam o tym powiedział, że coś się zmieniło. Miałem na myśli przeczytał sobie książkę Obudź w sobie olbrzyma, nie? Antonego Robinsa. Obudź w sobie olbrzyma Robinsa. Książkę, którą jeszcze ja pamiętam z czasów studiów. Elvis ją miał zawsze na półce. I się z niej śmiałem, bo ten tytuł dosyć dla mnie wtedy amerykański. Nie przeczytałem tej książki, natomiast znam autora z innych publikacji. No i rzeczywiście ta książka mogła ta książka jest duża. Mogła rzeczywiście zmienić jego nastawienie, nie? Myślę, że może dodał do tego jeszcze inne elementy, może pracę z... Tutaj nie wiem, natomiast... Jest, mentalna praca też jest trenerem mentalnym. Tak, natomiast tutaj widać zdecydowanie, że coś się zmieniło, no i to go poprowadziło już do mistrzostwa, nie? Czyli ta długa droga, ciężka praca, wysoki cel. W tym wypadku, ale konsekwentne też działanie dzień za dniem. Tak, i cały czas rozwój na wszystkich płaszczyznach. Motywacja się nie gubiła po drodze, nie przychodziła, tylko po prostu siermiężna, trochę nudna, trzeba o tym też powiedzieć, praca dzień za dniem. No i do tego zachęcamy. Wiesz, to jakby podsumowując to całe nasze dzisiejsze spotkanie, to jest temat rzeka i można by tu było rozmawiać godzinami, natomiast motywacja jest kwestią nie jakiejś weny, jakiejś magicznej siły, która na nas spływa, bo nawet jeżeli ona taka jest, to nie oddawajmy mocy tym zdaniom, tym znaczeniom, tylko po prostu realizujmy dzień za dniem swój pomysł, który musi być bardzo mocno związany z nami, z tym, co jest w naszym środku. Wyznaczyć sobie cel, niech on będzie wysoki, ale niech cel nie przytłacza nas, tylko krok za krokiem, dzień za dniem, tydzień za tygodniem realizujmy ten kierunek, a sukces, jestem przekonany w 100%, przyjdzie do nas. Ja też jestem przekonany. Dzięki, żegnamy was, do zobaczenia. Do zdrowia. Ciepło.